Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić trzy różne zabawki Popyt. Są one ostatnio dość popularne na TikToku, dlatego postanowiłam je zrobić i zobaczyć, co z tego mi wyjdzie. Te zabawki, tak samo jak dawno już zapomniane Fidget Spinner, mają pomóc Wam się rozluźnić i odstresować. Żeby zrobić pierwszą zabawkę, potrzebna będzie zwykła kartka papieru. Rysuję na niej prostokąt o wymiarach 8x16 cm. Wycinam go, a następnie składam na pół. Do tego projektu potrzebne będą też jakieś różnokolorowe kulki. Ja mam takie szklane. Teraz trzeba zmierzyć ich wielkość. Szukam takiego kółka, które będzie trochę mniejsze od tej kulki, tak żeby ona przez niej nie przechodziła. Teraz rysuję 4 takie kółka na mojej kartce papieru. Każde kółko obrysowuję markerami w takich samych kolorach jak kulki. Zaklejam tę kartkę papieru przezroczystą taśmą klejącą. Żeby zabawka była trwalsza, można okleić też drugą stronę tej kartki. Ja tego nie zrobiłam. Teraz obcinam niepotrzebne wystające kawałki taśmy. Składam kartkę na pół i zaklejam tak, żeby robiła się taka kieszonka. Małymi nożyczkami wycinam środki narysowanych kółek. Teraz kończę skleić tą kieszonkę i włożę do niej kulki. Na koniec zaklejam ostatni brzeg papieru, tak żeby kieszonka była zamknięta. I gotowe. Zabawa polega na tym, żeby umieścić odpowiednią kulkę w odpowiednim otworze. Do przygotowania drugiej zabawki potrzebny będzie blister z dużymi okrągłymi tabletkami. Powinien być on zrobiony z takiego plastiku, który będzie fajnie się zgniatać i strzelać. Wyjmuję tabletki, nie są one potrzebne. Pozbyłam się sreberka z tego blistra. Ok, teraz potrzebna będzie jakaś tekturka albo grubsza kartka papieru. Mierzę wielkość kółek na blistrze i wybieram otwór trochę większy od nich. Rysuję takie kółko na tekturze. Moja zabawka będzie okrągła, dlatego rysuję jeszcze koło dookoła. Teraz to wycinam. Wycinam także te małe kółka. I teraz można wyciąć takie samo kółko z tektury, albo tak jak ja z pianki Ewa. Z jednej strony blistra po tabletkach będzie pianka Ewa, a z drugiej tekturka. Do połączenia tych elementów można użyć zwykłego kleju, kleju na gorąco, albo dwustronnej taśmy klejącej.
i skończone. Dajcie mi potem znać w komentarzach, która zabawka podobała się najbardziej. Do trzeciego projektu potrzebne będą kolorowe kartki papieru, chociaż tak naprawdę może też być zwykła biała kartka. Na każdej kartce rysuję kółko. Mogą one być tego samego rozmiaru albo różnych rozmiarów. Wycinam wszystkie kółka. I teraz po kolei każde kółko zakleję taśmą klejącą z dwóch stron. Taśmę, która będzie wystawać poza kółko, obetnę nożyczkami. Tak przygotowane kółko nacinam nożyczkami po jego ramieniu. Czyli nacięcie jest od środka koła do jego dowolnego punktu na brzegu. Zwijam to kółko tak, żeby powstał stożek. I użyłam taśmy klejącej, żeby to skleić. Tak zrobiłam wszystkie kółka. Teraz potrzebna będzie tekturka. Układam moje stożki w dowolny sposób na tekturze i odrysowuję ich kształt. Rysuję też kształt dookoła kółek. Wygląda to trochę jak paleta do malowania. Możecie zrobić dowolny kształt, jaki Wam się podoba. Wycinam to wszystko. I teraz potrzebny będzie dokładnie taki sam drugi kształt. Można go wyciąć z tektury albo z pianki Ewa. Teraz taśmą klejącą przyklejam stożki w odpowiednich miejscach. Staram się je przykleić bardzo dokładnie dookoła, tak żeby nie było tam otworów. W ten sposób przyklejam wszystkie stożki w odpowiednich miejscach. Tak to teraz wygląda. Trzeba to jeszcze skleić z drugą częścią. Można do tego użyć kleju, kleju na gorąco albo dwustronnej taśmy klejącej. Ja tym razem użyję taśmy klejącej. Ostatnia zabawka popyt jest gotowa. Polecam Wam robić raczej mniejsze kółka, takie jak to zielone, niebieskie i pomarańczowe. One się fajnie zgniatają. Dzięki za oglądanie, czekam na Wasze komentarze, który projekt podoba się najbardziej i do zobaczenia, pa!